Hej kochani, przyszłam się do was odezwać. O, na tle misiaki, kolorowo i wesoło. Może światło jest trochę niekorzystne, bo... No bo pogoda jeszcze też nie sprzyja nam, ale... No mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, to się jakoś zmieni. Ogarnęłam się trochę. Grzywka mi zarosła, wiecie? Urosła mi grzywka, bardzo już mam długo, wchodzi mi na oczy, miałam krótszą. Ale niedługo zacznę chyba nakładać czapkę, jak będzie już tak bardziej zimno. No i ta grzywka zawsze, pamiętam, pod tą czapką, jak miałam, zawsze była przychlapnięta, taka, nie wiem, ulizana i brzydko to wyglądało, strasznie się denerwowałam, więc stwierdziłam, że nie ma sensu. Że sobie podetnę grzywkę na wiosnę, lato. Lubię w grzywkach chodzić. Stwierdziłam właśnie, że tak bardziej na wiosnę, lato sobie przytnę. Teraz już nie będę kombinowała. No i tak. Powoli zaczynam już zastanawiać się. To znaczy już powoli zaczynam obierać plan działania na święta. Czyli to bardziej takie związane, wiecie, z przygotowaniami. Zaczynam sobie już gromadzić zapasy w postaci przypraw do piernika, mak na święta, żeby zrobić właśnie makowiec. Na przykład drożdże świeże już też zamroziłam. Ja wolę drożdże świeże, bo wydaje mi się, że po prostu ciasto lepiej wychodzi, lepiej smakuje. Robiłam kiedyś z tymi drożdżami instant, jednak to nie jest to samo, wiecie, jakoś tak to ciasto nie jest takie pulchne. W ogóle jeszcze taka jestem nieswoja, bo głowa mi boli dzisiaj, wiecie, jakoś tak średnio się czuję, więc może się wydawać, że jestem taka, że dopiero co wstałam, ale nie, wstałam już 4 godziny temu, więc... Zdążyłam się rozbudzić do tego czasu. Już zaczynam powolutku czuć ten klimat. Ostatnio przykra sytuacja się zdarzyła, słuchajcie. Strasznie. Teraz to mi przeszło, wiecie, teraz to już mam to gdzieś, ale wcześniej jak to się przytrafiło, to byłam taka zdenerwowana. Byłam z dziewczynami na spacerku. No i miały buciki brudne w błocie. I ja miałam strasznie brudne, no i jedna córeczka miała czystsze, nie wiem jakim cudem, ale po prostu miała czystsze, a druga miała brudniejsze. No i ta, co miała brudniejsze, ta młodsza córka, to znaczy inaczej, jak wchodziłyśmy do domu, to stwierdziłam, że te buty, które są bardziej brudne, czyli moje i młodszej córki, zostawiam przed klatką, nie przed klatką, tylko przed drzwiami na klatce. No i postanowiłam później się nimi zająć, tak jak się rozbierzemy z tych kurtek, jak już tam na spokojnie to wszystko tam będzie już ten rytm nasz plan, ten rytm dnia nasz działać będzie na spokojnie, to już potem wezmę te buciki, umyję i wiecie, nie? Tutaj w ogóle sporo ludzi zostawia buty na klatce przed drzwiami. Jak nie wiecie, ja mieszkam w Niemczech. Obecnie. Dobra, zostawiłam te buty na klatce i postanowiłam się później nimi zająć. Później wpadłam oczywiście w taki rytm, że zapomniałam o tych butach, że tam są, na klatce stoją. No i dopiero wieczorem, jak wychodziłam na spacer już ten wieczorny z pieskiem, no i się okazało, że nie ma jednej pary butów. W domu oczywiście ich nie było. Nie było córeczki butów. Malutkich adidasków. Moje adidasy stały, ale tych małych już nie było. Potem się okazało, po rozmowie z sąsiadką, okazało się, że to był u niej kurier. No i potem po rozmowie ze znajomą, z jedną, z drugą, okazało się, że po prostu kurierzy kradną. Jakiejś sąsiadce z bloku naprzeciwko ukradł rowerek dziecięcy. Drugi kurier ukradł też buty jakiejś tam sąsiadce z drugiego bloku, to znaczy dwóm sąsiadkom.
kurier ukradł wózek dziecięcy sąsiadom pod nami. Więc z jednej strony to była moja wina, bo wiedziałam mniej więcej, że chodzą, kradną, tak? No ale z drugiej strony zapomniałam, a poza tym, no kurczę, pies czekał nawet do drzwi, jak ten kurier tam chodził, pamiętam tego dnia, bo on tak do tej szparki tam pod drzwiami wąchał, patrzył i szczekał, co nie? Dawał znać, że tam coś tam ktoś chodzi w ogóle. No ale... Tak. No ale wiecie, myślałam, że on szczeka na sąsiadkę, bo ona czasami jak wchodzi, to też on potrafi na nią poszczekać. No i myślałam, że to praktycznie ona, nie przyszło mi do głowy, że ktoś w tym czasie kradnie nam buty w błocie, całe w błocie upaćkane. No trudno, no. Zdarza się. To jest nauczka praktycznie dla mnie, dla nas, żeby nic nie zostawiać na klatce już i w ogóle. Taka moja krótka historia. Pomadkę. Słuchajcie się. Zasmaruję, mam suche usta. I w ogóle w kamerze mi się wydaje, że mam takie... Nie wiem, dziwne. Nie? O. Teraz lepiej? Wiecie co? Nie czuję się dobrze w kolorach. Nie wiem czemu. No. Nie? Nie wiem, czy mi się wydaje. To może inny. Może akurat ten kolor taki ciemny. A to jest zwykła, wiecie co, nawilżająca Niwa pomadka. No, także tego i tamtego. Planujemy jeszcze później wyjść z dziewczynami na spacerek. I z tym moim, patrzcie, łupuskiem. On tu sobie leży, na kolanku mi się położył, patrzcie. No. Przyszedł, położył się. On tak zawsze, słuchajcie, naprawdę. No, więc już niedługo będę dekorować dom. A jeszcze moja córka ma urodziny przed świętami, więc no fajnie. Jeszcze urodzinki musimy fajnie pomyśleć. I co, i nic. Niedługo będziemy się zbierać. Dzień dobry! Mamy na spacerku. Tam ktoś liście sobie sprząta. A my sobie... O, wybrałyśmy się na spacerek. Idą moje dwie dziewczyny. Dobrze, że nie pada dzisiaj. Mamy fajną pogodę dzisiaj, bo jest 9 stopni na plusie. Nie jest zimno, nie jest też nie wiadomo jak ciepło, ale jest tak akurat w sam raz. Ważne, że bez żadnej mrzawki, że bez deszczu. To mojego psa. Idą dziewczęta moje w kaloszkach. Wydawało mi się właśnie, że jest bardziej mokro, jakieś kałuże, bo wczoraj padało wieczorem, ale widać, że tak jest ok. A jednak dziewczyny znalazły kałuże.